Kolejny, bo 49. Związek Zawodowy powstał w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest to ZZ Jedność, który będzie działał w niedawno kupionej kopalni Knurówszczy Głowice. Wiemy już, czego będą się domagać świeżo upieczeni związkowcy. Chcą zarabiać tyle samo, co ich koledzy w pozostałych zakładach spółki. Jeszcze nie zmieniły się emblematy starego właściciela na szybach kopalni Knurówszczy Głowice, a już pod egidą Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdążył się zawiązać nowy związek zawodowy. To ZZ Jedność Pracowników JSW KWK Knurówszczy Głowice. Jego współzałożycielem jest Wiesław Wójtowicz, szef Federacji Związków Zawodowych Jedność i nieformalny przywódca 46-dniowego strajku w KWK Budryk. Pracownicy zwrócili się do nas, nie tak jak się wypowiadają władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że Wiesław Wójtowicz gdzieś pojechał, coś zrobił. Nie. To pracownicy przyjeżdżają do nas, zwracają się z prośbą, żeby objąć ich ochroną. Organizacja dokonała rejestracji w zeszłym tygodniu. Wówczas liczyła blisko 60 członków. Dziś jest ponad 200 deklaracji, zapewnia szef nowego związku Grzegorz Smołka, górnik KWK Knurów z 20-letnim stażem, do niedawna członek Sierpnia 80. Pracownicy po prostu chcieli coś nowego na kopalni, chcieli jakiejś gwarancji zatrudnienia, to co wszystkich tych przywilejów, które są w Jastrzębskiej Spółce. Związki zawodowe działające na kopalni nie dawały tych możliwości po prostu pójścia dalej w tym kierunku. Dziś jest blisko 10 central związkowych w kopalni Knurówszczy Głowice, które działały jeszcze pod kompanią węglową. Nasz związek różni się od nich, mówi Smołka. U nas na przykład jest możliwość składki, które są przed pracowników, są dużo mniejsze, można w ogóle nie korzystać ze składek związkowych, więc jest to coś nowego na naszej kopalni. Zbulwersował nas stan funduszu socjalnego, gdzie z tego funduszu prawie 300 zł trafia do związków zawodowych, a nie do pracowników. Co w naszej ocenie jest niedopuszczalne, jest to sprzeczne z ustawą. Czego będą żądać nowi związkowcy? Tego samego, co w 2007 roku górnicy w kopalni Budryk podczas słynnego strajku, notabene prowadzonego pod przewodnictwem Wiesława Wójtowicza. Ponad 1000 zł jest różnicy pomiędzy średnią płacą w Knurówszczy Głowice a Budrykiem, ale sytuacja wówczas, gdzie strajkowaliśmy o te płace, jest inna niż obecnie. Budryk wtedy miał doskonałe wyniki. Miał prawie 50 milionów zysku, więc a wydajność o wiele wyższą. W tej sytuacji praktycznie każda kopalnia przynosi straty. Wyrównanie płac musi nastąpić, bo to jest obligatoryjny obowiązek pracodawcy. Na razie związkowcy będą szykować swoją siedzibę, która ma się znaleźć w Szczygłowicach, a w JSW załogi ubywa szybciej niż związkowców. Związków zawodowych rzeczywiście przybywa nam w imponującym tempie. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku mieliśmy ich 40, teraz jest już 49. Aż 82 osoby są oddelegowane do stałej pracy związkowej w pełnym wymiarze godzin i 6 osób jest na pół etatu. Jastrzębska Spółka Węglowa na utrzymanie wszystkich związków wydaje rocznie ponad 11 milionów złotych.